Większość ludzi nie potrafi myśleć o Santanie w oderwaniu od Woodstock. Nie mam nic przeciwko takiemu połączeniu, przeciwnie, jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Powinniście jednak wiedzieć, że przeciwko Woodstock sprzysięgło się właściwie wszystko. A mimo to, trzy dni pokoju, miłości i muzyki wyszły z tych zmagań zwycięsko. W lipcu 1969 roku Bill Wezwał nas wszystkich przed swoje oblicze. Mieszkał wtedy Mill Valley w białej, snobistycznej i bogatej części Bay Area. Przyjechaliśmy z zaciekawieniem, przyglądając się domom. Bill urządził w ogrodzie całkiem nieźle zaopatrzony szwedzki stół. Byliśmy pod wrażeniem. Potem usiadł i wyjaśnił nam, po co nas zaprosił. Zwykle robi rzeczy w pośpiechu, ale tym razem tłumaczył nam wszystko długo i powoli. Niektórym zespołom ostatnio się nie wiedzie. Hendrix kiepsko się sprzedaje. Jim Morrison ma proces za obnażanie się. Słyszałem, że Sly bierze za dużo koki. Zarysował pełen obraz tego, co dzieje się na muzycznej scenie, po czym rzekł. Wysyłam was na wschodnie wybrzeże, a kiedy wrócicie, wszystko będzie inne. Najpierw pojedziecie do Atlantic City i do Nowego Jorku, potem do Bostonu i Filadelfii, a potem na festiwal w Teksasie, gdzie zagracie z samym Daveem, Led Zeppelin i B.B. Kingiem. Z salek mieszczących 1500 do 2000 osób przeniesiecie się na festiwale, gdzie będzie Was słuchać 15, może 30 tysięcy, a na koniec na wielki festiwal w stanie Nowy Jork, gdzie będzie 80 czy 90 tysięcy ludzi. Odniesiecie sukces. Festiwal w Woodstock zmieni wszystko. Będziecie wszędzie rozpoznawani i kompletnie wam odbije. Będzie wam się wydawać, że zawsze byliście sławni. Będą was traktować jak bogów. Ani się obejrzycie, a będziecie musieli używać łyżki do butów, żeby się wcisnąć do pokoju, bo będziecie mieli tak wielkie głowy. Nie owijał w bawełnę. Postarajcie się zachować odrobinę rozumu. A my na to człowieku, nie wyjeżdżaj nam tu z tymi hipisowskimi pierdołami. My jesteśmy z getta, jesteśmy prawdziwi, nie myślimy w ten sposób. Bill zrobił się bardzo poważny. Uwierzcie mi, tak będzie. Choć Bill to przewidział, sami nie wierzyliśmy, że nasza pierwsza podróż na wschód będzie jednocześnie końcem anonimowości. Że kilka tygodni później, bezpowrotnie, stracimy szansę na bycie nowym, nieznanym zespołem. A wszystko to dzięki Billowi, który mądrze w nas zainwestował, a tym pierwszym tournée doskonale przygotował nas psychicznie i fizycznie na to, co miało nadejść. Nadszedł piątek i usłyszeliśmy, że zapanował straszny chaos. Ludzie utknęli w korkach na autostradzie, porzucali samochody i szli. Mówiono też o problemach z dźwiękiem. Nie było sposobu, by samemu zbadać sytuację. Mieliśmy grać następnego dnia i powiedziano nam, żebyśmy byli gotowi jak najwcześniej, by dotrzeć na czas. Wstaliśmy więc w sobotę o piątej i czekaliśmy. W końcu zapakowano nas do furkonetek i zawieziono na miejsce, gdzie stały zielone helikoptery, podobne do tych używanych przez wojsko w Wietnamie. Tylko nimi można było dotrzeć w okolice sceny. Ani się obejrzeliśmy, a helikopter wystartował. Parę minut później mknęliśmy nad polami, patrząc z góry na wielki ludzki dywan. Skóra, włosy, zęby rozścielony na wzgórzach w blasku wschodzącego słońca. Dopiero wtedy uświadomiłem sobie ogrom przedsięwzięcia. Mimo warkotu śmigłowca usłyszeliśmy aplauz, gdy ktoś skończył utwór lub coś powiedział. Niesamowity ryk dobiegający z dołu. Obróciłem się do grega i zażartowałem. Spory tłumek. Pamiętam też, że myślałem o czymś, czego nauczył mnie ojciec. Jeśli jesteś prawdziwym muzykiem, nie ma znaczenia, gdzie grasz, ani dla ilu osób. Mogłem grać na Woodstock, w Caesar Palace, w jakiejś alejce Tichuany albo w domu. Kiedy grasz, grasz z serca i wtedy wszystkich porywasz. Związek mojego ojca z muzyką był Czystszy niż mój. Owszem, pieniądze miały znaczenie. Grał, by utrzymać rodzinę, ale nie musiał zawracać sobie głowy rozmiarami. Mówiąc rozmiary, mam na myśli sytuację, gdy odbierasz czek na sumę tak wysoką, że myślisz, iż ktoś się pomylił. Tata zarabiał swoje i tylko o to się troszczył. Nigdy nie słyszał o Kornegi Hall, więc nie brał jej pod uwagę. Grał wszędzie, gdzie mógł grać i gdzie ludzie chcieli go słuchać. Woodstock rozmiarami przewyższał wszystko. Najpierw patrzyliśmy na tłum z góry, a zaraz potem wylądowaliśmy i znaleźliśmy się w jego środku. Od razu poczuliśmy ten sam zapach, który czuło się latem w Nowym Jorku. Wilgotny i nieprzyjemny, z dodatkiem woni 500 tysięcy spoconych ciał i mnóstwa trawki. Wysadzili nas za dużą drewnianą sceną, która wyglądała, jakby dopiero co zakończono, a właściwie przerwano jej budowę. Pokazali nam, gdzie postawić sprzęt i gdzie czekać. Zacząłem się rozglądać za kimś znajomym i zobaczyłem roześmianego Jerry'ego Garcia. Podszedł do mnie. No i co o tym myślisz? My już się rozejrzeliśmy. O której gracie? Słyszałem, że trzy zespoły po nich, więc tak mu odpowiedziałem. Stary, mówi Jerry, my dopiero wieczorem. To znaczyło, że spędzimy tu cały dzień i kawał nocy. Chyba powinienem się rozgościć, pomyślałem. Minęło dopiero południe i grał pierwszy zespół. Jerry wyciągnął rękę. Chcesz? Co to? Była to meskalina. Wziąłem od razu. W tamtych czasach tak się robiło. Będę miał czas się zabawić, stopniowo zejść na ziemię, pić dużo wody i wyjść z fazy ameby, żeby wieczorem zagrać. Nie ma sprawy, myślałem. Sprawy okazały się jednak bardziej zagmatwane. Z powodu wielokilometrowych korków. Sporo wykonawców miało trudności z dojazdem, więc organizatorzy musieli prosić inne zespoły, żeby zagrały wcześniej. I zapełniły luki. Oczywiście nie miałem o tym pojęcia. Słuchałem Country Dragon The Fish i zaczynałem się rozluźniać. Wtedy nagle ktoś do nas podszedł i powiedział, że jeśli chcemy zagrać, musimy to zrobić teraz. Nie był to Bill. Jego nie widziałem w ogóle. Nie oponowaliśmy. Po prostu chwyciliśmy instrumenty i ruszyliśmy na scenę. Dla mnie to był ewidentnie zły moment. Stawiałem właśnie pierwsze kroki na pierwszym etapie psychodelicznej podróży, kiedy wszystko zaczyna się roztapiać pod Twoim spojrzeniem. Grywałem już na więc miałem dość pewności, by wejść na scenę i podłączyć gitarę, ale martwiłem się, że nie będę mógł pokazać, co naprawdę potrafię. Kiedy zaczyna się odjazd, Pędzisz nagle z prędkością ponaddźwiękową i najmniejsze rzeczy stają się olbrzymie, a także na odwrót, więc zasadniczo wszystko się zrównuje. Przypomina to scenę z filmu Kubricka 2001 Odyseja Kosmiczna, kiedy astronauta wylatuje za Jowisz i wszystkie światła migoczą. Dopiero zaczynaliśmy, a ja już czułem, jakbym się rodził na nowo. Weszliśmy na scenę i zobaczyliśmy, że ustawili nas bardzo blisko siebie, co było świetne, bo tak właśnie robiło się u nas w San Francisco. Myślę, że to najlepsza rzecz, jaka nam się przydarzyła tamtego dnia. Mogliśmy naprawdę widzieć się nawzajem, czuć swoją bliskość i się nie zgubić. Potem ktoś nas zapowiedział i zobaczyliśmy przed sobą wielki tłum. Nasza płyta miała wyjść w następnym tygodniu. A Jingo nie grano jeszcze w radiu, więc jeśli nie byłeś z Bay Area, ani nie pracowałeś dla Columbia Records, nie miałeś prawa o nas słyszeć. Granie dla ogromnej widowni to jedno, ale granie dla ogromnej widowni, która cię nie zna, to co innego. Wtedy martwiłem się jednak o inne sprawy. Reszta koncertu zlała mi się w jedną wielką plamę. Zaczęliśmy od Waiting, pierwszego utworu z płyty i zrobiła się z niego próba dźwięku. Byłem naćpany, ale pamiętam, że powiedziałem w duchu Boże, proszę Cię tylko o to, żebym potrafił utrzymać rytm i melodię. Skoncentrowałem się na tym, co zawsze pomagało mi współgrać z chłopakami. Na basie, hajhecie, werblu, bębnie basowym. Nie myśl o gitarze, po prostu na nią patrz powtarzałem sobie. Gitara przeobraziła się w elektrycznego węża, który wił się i kręcił, co groziło poluzowaniem strun. Błagałem węża, żeby się nie ruszał i modliłem się, żeby nie fałszował. Gdy później zobaczyłem swoje miny na zdjęciach i filmie z festiwalu, wiedziałem, że wynikały z wysiłku utrzymania węża w bezruchu. Potem spojrzałem na gitarę i wszystko nabrało sensu. Grałem wtedy na czerwonym Gibsonie SG z przetwornikami P80, który ciągle mi się rozstrajał i choć potrzebowałem nowego instrumentu, zespół zdecydował, żeby na razie nie wydawać pieniędzy. Wtedy wszystkie decyzje podejmowaliśmy wspólnie i tak pozostało co najmniej do połowy roku 1971. Wkrótce po festiwalu podczas próby tak się zdenerwowałem na gitarę, że rzuciłem nią o ścianę i rozstrzaskałem, co zmusiło zespół do zakupienia nowej. Na Udstok graliśmy zaledwie 45 minut, ale miałem wrażenie, że trwa to dwa razy tyle. Każda zagrana nuta była jak płytka krwi W pulsującej wewnątrz mnie żyle Wszystko zwolniło Muzyka narastała w moim wnętrzu Docierała do palców Widziałem jak poruszam strunę Czułem wibracje wędrujące przez przetwornik Przez kable do wzmacniacza Z niego do mikrofonu Potem kablem do wielkich głośników Po bokach sceny I wreszcie w tłum Hen daleko na wzgórze Potem muzyka odbijała się i słyszeliśmy jej powracające na scenę echo. Później próbowałem sobie przypomnieć, jakie kawałki zagraliśmy, ale okazało się, że nie pamiętam nic z pierwszej części występu. Pamiętałem kilka ostatnich utworów, w tym Jingo, e, Persuasion, jak również to, że na bis zagraliśmy Fryet Neckbones. Było też oczywiście Soul Sacrifice, które trafiło do filmu. Pamiętam, że tłum wiwatował. I że schodząc ze sceny, obróciłem się i zobaczyłem ze sobą Grega z triumfalną miną, jakby chciał powiedzieć – hura, udało się! Potem on zauważył spojrzenie Billa Grahama, mówiące – hej, nie tak szybko, spójrz na tłum, rozkoszuj się tą chwilą. Greg odwrócił się i jego twarz rozświetliła się jak buzia zachwyconego dziecka. Ja też spojrzałem. Przypuszczam, że Bill był z nas bardziej dumny niż my sami, bo my byliśmy jedynie lekko zbici z tropu. Gdy teraz to wspominam, wydaje mi się zabawne, że przy tym wszystkim, co wtedy się działo, przy całym tłumie, w i popychaniu, moją ostatnią myślą przed opuszczeniem sceny było nigdy więcej nie naćpam się przed tak ważnym koncertem. Mam wrażenie, że teraz jesteśmy znów w tym samym miejscu. Jedni osądzają innych i podejmują decyzje nie mając dostatecznej wiedzy. Znów brakuje płaszczyzny porozumienia. Prawdziwi hipisi myśleli samodzielnie i pomogli krajowi wypracować potrzebną zmianę. Teraz w moim odczuciu hipisów jest za mało. A może raczej chodzi o to, że niezależnie od tego, kim jesteś, częścią systemu czy hipisem, musisz się nauczyć myśleć po swojemu, mieć własne zdanie i pracować nad poprawą świata. Nikomu niczego nie narzucać, natomiast diametralnie zmienić własne myślenie. Kwestionować wszelką władzę, jeśli nie działa zgodnie z boską mądrością. Thomas Jefferson ujął to tak. Bunt przeciwko tyranom jest posłuszeństwem wobec Boga. W tym sensie zarówno Jezus, jak i Jefferson byli stuprocentowymi hipisami. Tak brzmi prawdziwa lekcja wyniesiona z Woodstock.